Słowo ku pokrzepieniu. Słowo na 15. niedzielę zwykłą. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. Przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę, prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich: gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Pan Jezus posyła 12 po dwóch, aby głosili: do tej pory towarzyszyli mistrzowi na drogach Galilei, lecz teraz oto przyszedł czas, aby rozpocząć rozgłaszanie Ewangelii, dobrej nowiny o tym, że Bóg Ojciec kocha nas nieskończoną miłością i przywraca nas do życia, abyśmy byli szczęśliwi na wieczność. Nowina ta jest skierowana do wszystkich. Nikt nie może pozostać na marginesie wyzwalającej nauki Jezusa. Nikt nie jest wyłączony z miłości naszego Boga. Trzeba głosić każdej duszy radość pełnego i uniwersalnego zbawienia dzięki Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który dla nas stał się człowiekiem, który umarł i zmartwychwstał i jest obecny w Kościele. Wyposażeni we władzę nad duchami nieczystymi i ze znikomym bagażem, przykazał im, żeby nic ze sobą nie brali na drogę, prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trosie, aby byli obuci w sandały i nie wdziewali dwóch sukien. Początek misyjnej działalności Kościoła. Skuteczność ich ewangelizacyjnego głoszenia nie pochodziła od ludzkich czy materialnych wpływów, lecz z mocy Boga i szczerości wiary i świadectwa życia głosicieli. Święty Jan Paweł II przypomina: wszelki bodziec, energia i oddanie ewangelizatorów pochodzą ze źródła, jakim jest miłość Boga wzbudzona w naszych sercach przez dar Ducha Świętego. W obecnym XXI wieku dobra nowina nie dotarła jeszcze wszędzie, ani nie jest tak silne jej oddziaływanie. Trzeba nam trwać nieustannie w głoszeniu nawrócenia i pokonywaniu wielu złych duchów. Czujmy się posłani i bądźmy misjonarzami przynaglonymi do głoszenia dobrej nowiny, w szczególności dając dobry przykład życia. A jeśli trzeba, to i słowo, aby dobrej nowiny nie zabrakło tym, których Bóg postawi na naszej drodze. Być może będziemy dla kogoś jedyną możliwością
przekazu Ewangelii, tym samym stając się dla kogoś jedyną Ewangelią, jaką odczytają w swoim życiu i odnajdą Chrystusa. Słowo ku pokrzepieniu. Słowo na poniedziałek, 15 lipca. Wspomnienie świętego Bonaventury, biskupa i doktora Kościoła. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową. I będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. Ewangelia nie ukrywa trosk i efektów ubocznych głoszenia słowa. I będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Oto paradoks życia wiarą. Możliwość skonfliktowania się nawet z najbliższymi, kiedy nie rozumiemy, kim jest Pan Jezus i nie potrafimy dostrzec w Nim Mistrza Komunii. Pan Jezus prosi nas o zajęcie najwyższego stopnia w skali miłości. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, proponuje nam, iż będzie nam towarzyszył jako obecność Boga, jako że kto mnie miłuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. A w wyniku tego, iż żyć możemy w towarzystwie i bliskości naszego Pana, którego przyjęliśmy do naszego domu, radować się będziemy nagrodą proroków i sprawiedliwych, bo przyjęliśmy proroka i sprawiedliwego. W końcówce wskazań nasz nauczyciel docenia małe gesty pomocy i wsparcia dla tych, którzy żyją w towarzystwie Pana, dla Jego uczniów, do których my, wszyscy chrześcijanie, należymy. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem? Z tej rady rodzi się
odpowiedzialność i szacunek dla bliźniego. Powinniśmy być bardziej świadomi, że ten, kto jest z Panem, kimkolwiek by był, powinien być traktowany tak, jak traktowalibyśmy naszego Pana. Święty Jan Chryzostom podpowiada: gdyby miłość wszędzie była rozsiana, to dóbr wzeszłoby w niej bez liku. Święty Bonaventura, patron dnia, był człowiekiem wielkiej miłości do Boga, do bliźnich i do Kościoła. Ta miłość była siłą, która kierowała nim przez całe życie, aż do śmierci. Jest to cecha, która sprawia, że jest on wzorem do naśladowania dla wszystkich, którzy dążą do doskonałości duchowej. Wyruszajmy zatem wraz ze świętym Bonaventurą zdobywać ten świat dla miłości. Święty Gabrielu Archaniele, zwiastujący słowo, wspieraj nas. Święty Rafale Archaniele, uzdrawiający w słowie, pokrzepiaj nas. Alleluja. Król nam Chryste zawsze i wszędzie. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Michale Archaniele, przyczyniaj się za nami. Święci nasi patronowie, wstawiajcie się za nami. Słuchającym, czytającym i rozważającym słowo oddany w Chrystusie i niepokalanej serca błogosławia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojciec Sebastian, misjonarz oblat Maryi Niepokalanej oraz misjonarz miłosierdzia. Pokój wam!